Siemanko YouTube. Właśnie się z Asią przeprowadzamy do innego mieszkania. Zaparkowałem tam wypożyczony samochód, potem wam pokażę. Teraz właśnie idę do klatki i zaraz wam pokażę mieszkanie nowe. Jaram się w chuj. Czekałem na ten dzień ze 2 lata. Właśnie Asia tam na mnie patrzy. No, zajebiście. No nic, że wyszłaś i się patrzysz na mnie. Dzień dobry. Jestem. O kurwa. Dalej nie pokazujemy. Dobra, nie zważajcie na razie na te pudła. Zrobimy taki house tour przed rozpakowaniem. Znaczy, tu mamy taki duży, szeroki przedpokój. Tu są wszystko szafy. Tu mamy pierwszą łazienkę. Ona jest z dużą kabiną prysznicową. Już mamy tu jeden kibelek. Następnie przechodzimy do kuchni połączonej z jadalnią. Tu mamy taką wielką, szeroką wyspę. Taboreciki. Tu są szafy. Proszę bardzo. Tutaj kuchnia. Mikrofala, jakiś ten ekspres do kawy. Piekarnik. Ogólnie jest tutaj pełno miejsca, naprawdę. Tutaj pełno szafek. Następnie tutaj jest blat i ja się w nim totalnie zakochałem, jak go od razu zobaczyłem. Znaczy, jest biurko, także... To jest nasze biurko. To jest drewno, jest mega ciężki ten stół. W ogóle ta podłoga też jest drewniana, to nie jest żadne... wytrzymana pięścia. Jakaś kupa. Także ten stół jest naprawdę sztos. I ten obraz tu robi robotę, bo ta ściana jest ogromna. Następnie przechodzimy do salonu. Tu mamy wielki wypasiony narożnik. On jest z jakiegoś, nie wiem, z czego to jest te poduszki? To jest z jakiegoś pierza z gęsi. Jest tak wygodny, że ja tu pewnie będę spał. To te ściany są zajebiste. Telewizor, nie wiem, ile on ma z 50 cali. Tu też jest właśnie pełno półek, pełno miejsca. Tu mamy pierwszy balkon. O taki powiedzmy 2,5 na 2,5. Widoczek z okienka. Ogólnie mieszkanie jest na drugim piętrze. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy pusty pokój. Na razie on nie będzie zagospodarowany w żaden sposób. No bo i tak mamy pełno miejsca, więc nie ma sensu na razie go gospodarować. To jest drugi balkonik. Trochę mniejszy. Ogólnie fajnie, że mamy blok, w sensie balkon na drugi blok, a nie na jakby ogródek, bo tam jest plac dla dzieci, plac zabaw i tam pewnie jest głośniej. Tutaj jedyne co, to na razie słychać budowę, bo jest po drugiej stronie ulicy budowa kolejnych bloków, ale w środku tego nie słychać, tylko na balkonie. Także jest fajnie wytłumione. Już się spociłem. Lecimy dalej. I przechodzimy do sypialni. Przepraszam. I tu mamy tak. Po tej stronie są szafy, to są szafy i to są szafy. A nie, tu nie ma szafy, dobra. Także miejsca tu jest spokojnie dla 20 influencerów. Jak wiecie albo nie wiecie, jestem nowym ambasadorem MyProtein i z tej okazji mam dla was minus 42%. Minus 42%. Minus 42%.
dzisiaj do wykorzystania na sklepie. Do 18, jak złożycie zamówienie, to macie darmową dostawę od 120 zł. I tylko dzisiaj to działa. I tu mamy... O Jezu, jak to jest miękko. Sypialnie. Łóżko. Tu właśnie mi się mega podoba sypialnie, że tu nic nie ma, oprócz tego, że jest sypialnia i garderoba. Tu jest takie mega miejscówka, żeby sobie posiedzieć. Czy książeczkę, to jest mięciutkie. To są kolejne półki, szafki. I przechodzimy do łazienki głównej. I to jest nasza główna łazienka. Mamy wypasioną wannę, kibelek, bidet, z którego nikt nie skorzysta. Dwie umywalki. Jeżeli będę tak szeroki, to będę mógł jedną rękę tutaj, mieć drugą tutaj. Wiecie, o co chodzi. No. I tu mamy... Właśnie tu jest budowa. Także tak wygląda cały house tour. Całe mieszkanie ma 130 metrów, czy 137? No, 137 metrów. Mamy dwa miejsca postojowe, zero samochodów, przypominam, ale to znaczy, że trzeba kupić po prostu samochód. Więc teraz będziemy rozpakowywać to, co tutaj nagromadziliśmy. Zobaczymy, co tu rozkminić za zakupy, co jest potrzebne, co musimy kupić. Także rozpakujemy to i potem będziemy pakować dalej. W sensie będziemy musieli się wrócić, aż do swojego mieszkania, do swojego, popakować tam rzeczy. I znowu tu przyjechać. Mam nadzieję, że damy takie, że dzisiaj, ewentualnie jutro tam jakieś pierdoły zostaną. I już będziemy sobie na spokojnie tutaj kimać kaszotto. Wszystko zabieram. Także no mega się jaram. Bo mieszkanie jest po prostu boskie. Boskie. No. Ja jestem właśnie. Zajebiście. Rozbierz się, bez tego. Dobrze. Czas się rozpakować! A po co nagrywasz wtedy, kiedy ja nagrywam? Śniadanko! My już tutaj powoli się rozpakowujemy. Od 2 godzin w sumie. I teraz idziemy po kolejne pudła. I pakujemy dalej. Dobrze było, żeby jutro... No po prostu dzisiaj praktycznie wszystko już przewieźć. Najwyżej. Będziemy już tu spać. Tak, i właśnie, żeby do... Nawet do północy możemy to robić, chuj tam. Ważne, żeby to dzisiaj... Wytnij przekleństwo. Nie przeklinamy od dzisiaj. Od dzisiaj nie przeklinamy. Tak, w tym domu nie przeklinamy. Już nie przeklinam na YouTubie. Zrobię ci taką tabliczkę w tym domu. I słoiczek taki. Szanujemy się. I taki słoiczek i stówę będę wrzucał za każdym. Tak. A ta stuła pójdzie na moje buty. Nie. Nie. Ale to był fajny, no dlaczego nie? A ty to będziesz w ten... Ty też musisz mieć swój. No tak, no ale ty nie przeklinasz praktycznie. Tak, bez sensu. Ale ty do mnie łaskawy cieszę się, ja mam później chyba przeklinam. Nie. Dobra, lecimy. Kolejna dostawa. Co mogę wziąć? Mówię, że czekaj. Nie krzycz na mnie. Powiedz mi, czuję bobo. Daj mi to, co ty bierzesz na energię. Dzień dobry. My właśnie wstaliśmy. Wczoraj już nie miałem siły nic nagrywać, bo po prostu padałem na ryj po całym dniu. Byliśmy jeszcze w... no kupiliśmy tam kołdrę, jakieś tam pierdoły. Dzisiaj będę właśnie jechał zaraz do siebie, do starego mieszkania, pakować ubrania, bo praktycznie nic nie spakowałem z ubrań. Przewiozę je tutaj, Asia w międzyczasie wypakuje swoje rzeczy, potem będę wypakowywał swoje rzeczy. I wieczorem dzisiaj będziemy jechać do Ikei, kupić szklanki, talerze, sztućce, jakieś opakowania takie do przechowywania, wiecie, o co chodzi. No. Dzień dobry. Tutaj masz kawkę. No, także kolejny dzień zmagań. Śniadanie, pierwsze smażenie. Na płycie, której nie ogarniamy jeszcze. No bobo. Chciałam zrobić ci fajny efekt, ale tak zwykle. Jajeczniczka. Z kubeczka. Nie mamy wagi, bo nie,
ani ja, ani Asia. Mamy wagę w oczach. Tak, podświadomie po prostu znaliśmy, że ona nam niepotrzebna. Wiecie, podświadomie nie liczenie kalorii zawsze spoko. Także na oko robimy. No ale tutaj nie da się nic, że tak powiem, zepsuć. Nie, zawsze jajka. Jest podobne. No, białka jaj na oko, ale to tam za dużo się na pewno nie wleje. No nie, białek jaj akurat może być. No, zjemy i będziemy jechać do Ikei. Na zakupy jeszcze po drodze będziemy musieli wstąpić pewnie do Asi. Co? Telefonem nagram. Tak? Tak. Telefon jest lepszy niż GoPro. Jebać GoPro. Mam na sprzedanie GoPro, kto chce. No, także potem podjedziemy do Asi. Zabrać twojego maka. No i przecież nie wagę i tak. Tabletki. Tak, trzeba pamiętać, żeby w Ikei kupić przedłużacz, zaraz zrobimy listę zakupów. No, to trzeba. No, a tak to jakoś nie mam siły po wczoraj, wyjebane. No, zmieniliśmy się. No i słabo spaliśmy. Ale powiem ci, że chyba coś było, bo to nie tylko my, Oliwia z Damianem też. Znaczy ja najpierw w ogóle nawet zasnąć nie mogłem. Nie, no właśnie mi też. Było za wcześnie. Byłem zmęczony, ale było za wcześnie. No i muszę przywyknąć do nowego łóżka. Za miękkie do ciebie? No. Jest trochę za miękkie. Znaczy dla mnie jest wygodne, bardziej miałam problem z tym, że poduszki bez szczęścia. No i te poduszki też Jaśka mi brakowało. Jeszcze wyżej byś chciał? Znaczy nie, chodziło mi bardziej o to, że po prostu bym z samym Jaśkiem spał. No nie, te poduszki są za wysokie. Trzeba je ubić. No, także tak to wygląda. Ale ogólnie mega spokojnie. No, no nie no. Fuuu, a wymieszałaś? Nie. No właśnie, Bobo. A co to? No to normalne, no w białkach jej przecież są takie żyłki, dlatego trzeba wymieszać. No ale to co to da, że wymieszać? Przecież nie wymieszam. Wymiesza. Nie, no normalnie wszystko jest git, no jak w bijajku wbijasz też są takie białe gluty. No, wiecie o co chodzi. Paskudne to jest, ale smakuje normalnie. Tyle? No. Dobra, teraz hello. Ogarnąć patelnicz. Znaczy płytę. No to już. Bobo, kurwa, to jest indukcja. No, to co? Musisz się bawić. Ja nie wiem, co ma indukcja. No indukcja działa tak, że dopiero jak przestawisz garczek, to się grzeje. A się tak to pytanie nagrzeje. Tak mówisz? Taka jesteś mądra? Nie, nagrywaj mnie, bo mam strasznie. Weź mi lepiej znać tego. Mam starki. Weź mnie znać. Magnezję. Jest śniadanko, kanapeczki, jajeczniczka, 3D. Vlog, dwa vlogi w jednym, Asia. Jemy. Mocnego. Mocnego. Ale mnie nie widać. Wziąłem sobie spalone jaja. My się właśnie zwijamy, jesteśmy na parkingu, to jest bryczka przeprowadzkowa i właśnie najpierw będziemy jechać do Wektry, dlatego żeby przenieść internet z mieszkania do mieszkania. A wziąłeś dowód? Zawsze mam dowód ze sobą. Okay. A następnie do Ikei na zakupy, lista już jest, także będzie grubo, ale na fakturkę wszystko, wiadomo o co chodzi. A tak się prezentuje w środku, wam rozszerzę. Kokpit. Ułatwiona. Musimy niestety czekać dopiero do wtorku, aż nam to zrobią, więc no praktycznie tydzień. Bez jednego dnia. Także trochę słabo. Ale mamy mu internet. Ale no mamy jakiś tam internet, więc powinno być spoko. Teraz już właśnie podjechaliśmy na targówek do Ikei. I czas zrobić zakupy. Jest godzina. Która jest godzina? Godzina jest
12.45. 12.45. Zobaczymy, o której skończymy. Nie, nie, w ogóle nie. To nie. Czarne? Tak, tak jak mamy. No czarne czy białe, po ile one są? 6 zł, idealnie. 3? Mhm. To będzie starczyło. Krzesełka dla małych ludzi? Dla mnie. Zakupki zrobione. Jak już sobie z tym? Miseczki. No takie duperele różne. Ojej, tu! Wygląda bardzo dobrze. Sosa nie przekonałeś. To jest ten pico. Pico de gallo? Tak nie wygląda pico de gallo. A co to jest? Pico de gallo jest taki. To jest woli to z czerwoną wolną, bo nie obie dwoje mamy to samo. Nie powiem, mam widelca, ale nie mamy tu się wciągnął. Ale... Stupnij się za mną. Dobry to. A jeszcze teraz pokaż. Z jakiegoś ogórkowa. Bardzo mi smakuje. Mm. I z czerwoną wołowiną, z ryżem, z jalapeno, z jakimś sosem. I co? I co z cukrzyku? Patrzcie, patrzcie, podziwiajcie. Ja jadłem burrito raz w tej restauracji Meksikana. W Sopocie jak byliśmy, coś tutaj wkurwiłem. Ale czemu mi nie jadłeś? Smakowanie. No, to byłem. Jadłem w Meksykanie, to burrito wtedy. The Mexican w Sopocie. Tak, nie polecam. Jedna z najgorszych knajp w ogóle, w jakich byłem. 100 razy wolę jakąś pierwszą, lepszą budę z kebabem. Jest tak źle. Jalapeno. No, ja mnie jedna. A tam co miałeś? Tam po prostu miałeś ryż? No, po prostu miałem tortillę. Z kurczakiem i z ryżem i kukurydzą. No generalnie było takie, że ja bym sobie sam zrobił lepsze. I to jeszcze fit. Teraz coś pojemne. Obczajem. No, bez picia. Przewróciłam. Co to było? To jest jak ten. To był ten Armstrong, on tak śpiewał? Który tak śpiewał? No to jest ten od tego. On śpiewał ten od... od tego księżyca, no jak się kurwa. No ten czarny, no. Nie mam pojęcia. Opóźniony zapon ma ten... to jalapeno. Ten... What a Wonderful World. Piosenka się nazywa. Armstrong chyba. Nie. To jest nie Armstrong, nie? No ale to on miał taki pdep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 
Dzień dobry, jest 7:10. Ja wstałem pół godziny temu, mniej więcej. Nie wiem, po prostu bez budzika wstałem i ja mam tak ustalone już, że jeżeli się budzę bez budzika i czuję się w takim miarę ok, to już nie kładę się spać, bo to nie ma już sensu i wiem, że wstanę prawdopodobnie półtorej godziny później, albo obudzi mnie budzik, będę zajebany jajem i jeszcze stracę półtorej godziny, więc to nie ma właśnie sensu. Ja właśnie siedzę nad mailami od podopiecznych, dlatego że wróciłem do prowadzenia online. Tak, wróciłem do prowadzenia online i tam wiele osób mnie pytało, dlaczego się na to zdecydowałem, więc już wam odpowiadam. Odpowiedź jest bardzo prosta. Znalazłem czas, po prostu. Dlatego, że wcześniej jakby w momencie, gdy doszło mi improved, nie wiedziałem, co się zabrać. Jakby nie potrafiłem tego wszystkiego ogarnąć, a teraz jestem na takim etapie, że jest ok. I jakby mogę sobie pozwolić na to, żeby mieć te 2-3 godziny dziennie więcej pracy na podopiecznych, dlatego się zdecydowałem, że właśnie przyjmę około 10, 15, może 20 osób na prowadzenie. Też od razu powiem dla tych, którzy są zainteresowani, to no, nie chcę mówić, że na pewno będzie, ale może z 1-2 miejsca będą na prowadzenie, ale jest jakby nielimitowana liczba miejsc, jak chodzi o sam plan treningowy, o zaprogramowanie planu treningowego. To na to nie ma limitów, no bo chodzi po prostu o to, że w momencie, gdy to jest tylko plan treningowy, to ja wiem, że to jest dla mnie powiedzmy 2-3 godziny roboty, żeby to ogarnąć i jakby potem już tego nie muszę, a nie, że tak jak przy prowadzeniu, że jest to bite powiedzmy ileś tam czasu miesięcznie i mi to nie ucieknie. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany planem treningowym, to link znajdziecie, znaczy link, adres znajdziecie w opisie do filmu, a jeżeli będę tak zajebany, że go nie dodam, to jest to teamszmeksy@gmail.com. Dzisiaj na szczęście już nie będziemy jeździć po nic, rozładować tego, nosić. Znaczy tego bieżnia jest do przeniesienia z samochodu i będę musiał go odwieźć i zdać, ale poza tym właśnie mega się jaram, że nic dzisiaj nie będę musiał nosić ze sobą, wozić. Normalnie pójdę na siłownię, zrobię trening. Dzisiaj jest Boże Ciało, także no, trzeba zrobić Boże Ciało. I właśnie mówię, się cieszę, że dzisiaj tego nie muszę robić, bo te 2 dni mnie totalnie wyjebały. No, plecy mnie bolą, nogi mnie bolą, dupa mnie boli. Wszystko mnie boli. Od noszenia tego. Zrobiłem łącznie przez 2 dni 40 tysięcy kroków, z czego właśnie no, dużo z, że tak powiem, bagażem. Nie jestem do tego przyzwyczajony, zwłaszcza, że dopiero wróciłem do treningów. To już w ogóle dramat. Także dzisiaj w planach jakąś, no praca przede wszystkim, dlatego że po prostu muszę nadrobić teraz te 2 dni pakowania, gdzie nie miałem za bardzo na to czasu. Także praca, jakaś szamka, trening, rozpakowywanie ubrań, zrobienie może porządku w ubraniach, bo jak wczoraj zauważyłem, to mam jakieś, nie wiem, 50 t-shirtów. Więc muszę się pozbyć po prostu części. Także no, mam nadzieję, że podobał wam się ten vlog. W końcu jakieś zmiany będą. Już nie będziecie oglądać tej samej ściany w tle. Właśnie nie wiem jeszcze, w którym miejscu będę się ustawił do nagrywania filmów merytorycznych. Może tu? Nie wiem. No niemniej, będę musiał sobie znaleźć nowe miejsce do nagrywania filmów. No, myślę, że to jest początek bardzo fajnej, nowej przygody. Niedługo też mnie czekają takie 2 większe wydatki.
Jeden to komputer nowy, a drugi to nie powiem co. No, także jeżeli podobał wam się ten film, dajcie łapkę w górę i życzę wam miłego dnia. To było tyle na dzisiaj. Pozdro.